Marka KFA2 znana jest Wam zapewne z tego, iż robią oni całkiem niezłe karty graficzne. Zresztą niedawno całkiem robiłem dla Was testy wersji Hall of Fame RTX 3090 Ti. Natomiast do swojej oferty wprowadzili oni monitor, na którego prezentację dzisiaj Was serdecznie zapraszam. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Osoby, które śledzą mój kanał od dłuższego czasu, wiedzą, że ja nie zajmuję się testami monitorów, choćby dlatego, że nie posiadam do tego odpowiedniego sprzętu, ani też wiedzy. Stąd też zapraszam Was dziś na prezentację pierwszego monitora KFA2 Vivens 01. Rzecz jasna podzielę się moimi osobistymi opiniami, spostrzeżeniami, odczuciami na temat tego produktu. Także bez przedłużania jedziemy z tematem. Monitor ma przekątną 27 cali, matryca to IPS o rozdzielczości 2560x1440 pikseli, odświeżanie 165 Hz, a czas reakcji to 1 milisekunda. Według producenta pokrycie barw to 98% sRGB i 95% DCI-P3. Kontrast wynosi 1000 do 1, a maksymalna jasność to 350 nitów. Warto także dodać, że mamy tutaj HDR, jak i kompatybilność z G-Sync, nie ma jednak dedykowanego modułu. Ramki monitora są bardzo wąskie, jedynie ta na dole z logo KFA2 jest delikatnie szersza. Podstawa wykonana jest z metalu, nie jest może zbyt duża, ale w zupełności wystarczająca, biorąc pod uwagę niewielkie gabaryty monitora. Regulacja niestety tylko w jednej płaszczyźnie, mianowicie zmieniać można kąt nachylenia. Rzecz jasna, monitor kompatybilny jest z VESA 100, także bez problemu zamontować go możecie na dowolnym ramieniu czy też standzie. Na tyle znajdziemy przycisk zasilania, jak i joystick do zarządzania menu monitora. Jak widać, są one wykonane z dość kiepskiej jakości tworzywa, tak samo zresztą jak cała tylna pokrywa matrycy. Także tutaj mogło być zdecydowanie lepiej. Co do wyjść i wejść, to mamy tutaj dwa razy DisplayPort, dwa razy HDMI 2.0. Wejście zasilające, jako iż monitor posiada zewnętrzny zasilacz oraz wyjście audio w postaci mini jack 3,5 mm. Jak łatwo się domyśleć, mamy tutaj wbudowane głośniki, niestety ich jakość nada się co najwyżej do rozmów przez komunikatory. W komplecie z monitorem poza zasilaczem znajdziemy również przewód wideo DisplayPort. Teraz kilka słów na temat menu. Jest ono dość czytelne i przejrzyste. Zaraz w pierwszej zakładce znajdziemy predefiniowane profile, w zależności od tego, co robicie na monitorze. Czy to oglądacie film, przeglądacie neta, czy też gracie. Jeżeli chodzi właśnie o gry, to do wyboru macie całkiem sporo opcji. Pod FPS-y, RTS-y, możecie rzecz jasna sami skonfigurować swój własny profil. Za pomocą joysticka możecie także dostać się do szybkich podmenu, jak wybór sygnału wideo, jasność i kontrast, czy właśnie predefiniowany profil. Jako iż jest to monitor gamingowy, jest również opcja celownika, do wyboru macie kilka jego rodzajów. A teraz to, co najważniejsze, czyli kolory. Moim zdaniem są bardzo dobrze odwzorowane i naturalne, jednym słowem nieprzekombinowane. Rzecz jasna, jest to kwestia gustu i to Wy sami musicie stwierdzić, czy Wam odpowiadają. Pamiętajcie też, że monitor ma HDR, także gdyby kolory dla Was były zbyt mało nasycone, możecie tą opcję wykorzystać. Choć ja osobiście jestem przeciwnikiem HDR ze względu na to, że obraz po jego włączeniu jest dla mnie bardzo nienaturalny, ale co kto lubi. Sam HDR jednak działa tutaj bardzo poprawnie. Warto wspomnieć, że dzięki G-Sync, z którym monitor jest 100% kompatybilny, podczas grania nie uświadczycie tearingu, który sami pewnie wiecie, jest zjawiskiem bardzo niepożądanym. Teraz czas na kilka słów ode mnie, czyli moja subiektywna opinia. Pamiętajcie, nie jest to żaden test, żadna recenzja, a po prostu moje osobiste odczucia. Zacznę od ceny, bo ta jest dość atrakcyjna jak za takie parametry i wynosi 1300 zł. Sami chyba przyznacie, jak najbardziej ok. Matryca IPS, szybki czas reakcji, wysokie odświeżanie, przypomnę 165 Hz, do tego kompatybilność z G-Sync, monitor typowo gamingowy. Wprawdzie nie mam tutaj wbudowanego modułu G-Sync, bo wtedy cena byłaby znacznie wyższa, ale działa to wszystko jak należy. To rzecz jasna spowoduje, że w grach nie będzie tearingu, który jak wiadomo jest dość upierdliwy i uciążliwy. Odwzorowanie kolorów moim zdaniem bardzo fajne, naturalne, nieprzekombinowane. Gdybyście chcieli, to możecie oczywiście użyć HDR. Natomiast ja, jak mówiłem wcześniej, jestem przeciwnikiem tej opcji, aczkolwiek HDR w tym monitorze działa jak najbardziej poprawnie. Na początku, jak sprawdzałem parametry tego monitora i zobaczyłem, że maksymalna jasność to 350 nitów, to miałem pewne obawy, aczkolwiek sami widzieliście, że wszystko jest jak najbardziej ok. Sprawdziłem także, jak wygląda bleeding. Tutaj mogło być troszeczkę lepiej w tym prawym górnym rogu, ale uważam,
że jest naprawdę w porządku. Rzecz jasna, monitor nie jest pozbawiony wad. Tutaj doczepię się do kilku rzeczy, mianowicie jakość wykonania, dokładnie tworzywo na tyle, przeciętnej jakości. Wprawdzie nie patrzymy na tył monitora, no ale jednak warto o tym wspomnieć. Również niefortunnie i niewygodnie umieszczony joystick do zarządzania menu. Ciężko się do niego dostać i ciężko tym wszystkim operować. Sama jego jakość wykonania również pozostawia wiele do życzenia. No i regulacja. Niestety tylko i wyłącznie w jednej płaszczyźnie kąt nachylenia i nie możemy choćby regulować tutaj wysokości, co dla mnie jest sporym minusem. Także jak na pierwszy monitor tej marki mogłoby być lepiej, aczkolwiek w ogólnym rozrachunku uważam, że jest to dość ciekawy produkt, zwłaszcza biorąc pod uwagę parametry i cenę. Moi drodzy, linka do monitora macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku, a jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.